Udokumentowany początek działalności Młodzieżowego Domu Kultury imienia Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu to dzień 13 czerwca 1954 roku. Wówczas przy ulicy Grunwaldzkiej 5 otwarto powiatowy dom harcerza, w ramach którego w pierwszym roku działalność rozpoczyna 10 pracowni o różnym profilu i biblioteka. W kolejnych latach otwierane są nowe koła zainteresowań, między innymi sportowe, fotograficzne, teatr kukiełkowy oraz teatr żywego słowa. Na uwagę zasługuje tematycznie związana z Bolesławcem pracownia ceramiczna, a w ramach pracowni muzycznej utworzono orkiestrę jazzową. Kolejne miesiące wskazywały na to, że istnienie placówki wychowania pozaszkolnego w mieście jest niezwykle potrzebne. Jednak problemem, z którym zmagała się placówka, było skromne zaplecze techniczne i trudna sytuacja finansowa. Po 10 latach funkcjonowania placówka otrzymała nową nazwę – Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Ciągle powstają nowe pracownie, a ich uczestnicy dostrzegani są w różnego rodzaju konkursach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. W roku 1969 Dom Kultury obchodzi 15-lecie swojej działalności. Wówczas każdego tygodnia odwiedza go 1500 dzieci i młodzieży. Z okazji jubileuszu placówka otrzymuje dzisiejszą nazwę – Młodzieżowy Dom Kultury imienia Stanisława Wyspiańskiego. Jednak Wyspiański nieoficjalnie w nazwie towarzyszy placówce już od kilku lat. Lata 70. to czasy, kiedy Dom Kultury zbiera coraz więcej nagród i wyróżnień, a prace plastyczne prezentowane są w wielu innych ośrodkach w całym kraju. Ważnym wydarzeniem tamtych lat było powstanie zespołu pieśni i tańca Ziemia Bolesławiecka. Był to rok 1976. Znaczące zmiany w funkcjonowaniu Domu Kultury przynosi rok 1982. Wówczas powstaje Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia, do której przeniesiona zostaje część zajęć. Mimo tego powstają alternatywne zajęcia muzyczne, między innymi zespół pieśni i tańca Mały Bolesławiec. Liderami działalności edukacyjnej na pewno jest pracownia plastyczna prowadzona przez Stanisławę Wojdę Pytlińską oraz pracownia modelarska pod kierunkiem Jana Aljanowicza. O sukcesach ich wychowanków głośno już nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W 30. rocznicę powstania Domu Harcerza w MDK-u powstaje klub sportowy. Coraz większą popularnością cieszą się również kursy językowe, zwłaszcza nauka angielskiego. W roku 1992 do grupy liderów pracowni kształcących dzieci i młodzież dołącza Akademia Malucha, prowadzona do dziś przez panią Renatę Dorosz. O jej popularności świadczył choćby fakt, że na zajęcia dzieci zapisywane były z rocznym wyprzedzeniem ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Młodzieżowy Dom Kultury tworzył również pracownie, które tematycznie związane są z regionem. W roku 1995 powstaje pracownia ceramiczna Joanny Mysłek-Michnowskiej, ściśle współpracująca z zakładami ceramicznymi Bolesławiec, które pozwalają na wypalanie prac tworzonych przez dzieci i młodzież oraz wspierają corocznie organizację pleneru ceramicznego. Z kolei rok 1999 to rozpoczęcie działalności pracowni plastycznej pani Katarzyny Sas. Pani Kasia wprowadza do programu zajęć elementy projektowania przestrzennego i graficznego, w tym projektowanie tkanin i przedmiotów codziennego użytku. Mimo problemów lata 90. to okres intensywnego rozwoju placówki. Powstaje ruch teatralny. Reaktywowane są też zajęcia fotograficzne. W roku 1993 powstaje pracownia teatralna Etiuda, która jest odpowiedzią dla dzieci i młodzieży na duże zainteresowanie tą sferą sztuki. Pod koniec lat 90. placówka realizuje coraz śmielsze projekty, m.in. Instant Act przy wsparciu ośrodka Grotowskiego. Nawiązuje również współpracę z Centrum Młodzieży imienia doktora Henryka Jordana w Krakowie. W pierwszej połowie XXI wieku bardzo mocno rozwinęły działalność pracownie plastyczne. Rok 2006 to inwestycje w remont placówki oraz zagospodarowanie ogrodu wokół budynku. Dzięki pieniądzom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska powstaje także pracownia edukacji ekologicznej, a na poddaszu uruchomiono galerię zdolnych. Trudnym okresem dla MDK-u był rok 2007, kiedy to inspektor nadzoru budowlanego zamyka budynek teatru. To jednak nie przeszkadza w otrzymywaniu kolejnych wyróżnień, bo w tym samym czasie placówka zostaje uznana za najlepszą instytucję edukacyjną i otrzymuje Dolnośląski Klucz Sukcesu.
Po 5 latach MDEK po generalnym remoncie, na który wyłożono niebagatelną kwotę 7 milionów złotych, z powrotem otrzymuje do swojej dyspozycji teatr, częściowo przebudowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt. Teatr Stary, bo taka jest jego nazwa, od tej pory przeżywa swój renesans, co widać w dziesiątkach spektakli, koncertów, prezentacji, wystaw oraz innych działalności okołoartystycznych. Do kolejnych sukcesów placówki przyczyniali się fantastyczni pracownicy, nauczyciele, osoby zajmujące się administracją i obsługą. Od 60 lat tworzą zespół, który radzi sobie z realizacją wciąż nowych zadań w bardzo szybko zmieniającym się świecie. Wspierali ich, w tym dyrektorzy, których na przestrzeni lat było kilkunastu.